Dzień dobry, dobry wieczór. Szczęść Boże, moi drodzy. Dzisiaj chcę wam się podzielić tym, po co w ogóle mówić o Jezusie, jaki to ma sens i w ogóle co to przynosi do życia osób, które się nim dzielą. Podzielimy się swoim doświadczeniem. Ale też i radością wypływającą z tego, kiedy mówimy o naszym Panu, o naszym Zbawicielu. I to, co to przynosi nam i co nam to daje, jak to nas przemienia. Na początku mamy taki fragment z Ewangelii świętego Jana. Jezus mu odpowiedział: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Co ja, jako człowiek, który jest po nawróceniu i który tak bardzo daleko odszedł od Boga i kiedyś się nawet oddał złemu, żeby on panował nad nim, to wiem jedno, że jednak Jezus, jak przyszedł do mojego życia, to on je odmienił. A ja też, wchodząc w, nie wiem, buddyzm, gdzie tam jest samo zbawienie przez wejście w nirwanę, czy wchodzenie w hinduizm, którzy też tam wierzą w jakieś różnego rodzaju inkarnacje, gdzie człowiek wchodzi w jedno, potem w drugie stworzenie i się tak w kołowrocie w ciele nie jest, to jednak mam to świadomość tego, że dzisiaj, a szczególnie po moim takim już dłuższym życiu za Jezusem, że tak naprawdę nie ma kołowrotu w ciele. Jest tylko jedno życie, a po tym życiu jest po prostu sąd, jest po prostu odpowiedzialność przed Bogiem. I tam spotykamy Jezusa. Jezusa. Nie innego Boga, tylko Jezusa. Tak. Jezusa, który ofiarowuje się za nas. W tych innych religiach, jak się nawet na to nie patrzy, to człowiek musi szukać tego bóstwa i musi i coś dla niego robić. A tutaj co robi? Jezus to robi coś dla nas. Po prostu ofiarowuje się Ojcu, aby nas uwolnić. Oczywiście może tak być, że ktoś, kto wyznaje inną religię, tak naprawdę szuka Pana Jezusa i też go znajdzie po śmierci. Szuka prawdy. Myślę, że jeśli człowiek szuka prawdy, to znajdzie Jezusa, który go zbawi, bo Jezus się tylko jest zbawienie. Dzisiaj się namówi, że jest jeden Bóg, wiele dróg. Nawet ten, kiedyś, nie wiem, jak pamiętam taką myśl Buddy, że Budda pokazywał nam taką rzecz, że pokazywał nam małą drogę, dużą drogę. W tych religiach Dalekiego Wschodu są jakieś takie drogi. A Jezus mówi wprost: ja jestem drogą. To tylko przeze mnie możecie dojść do nieba, tylko przeze mnie możecie dojść do Ojca, który was kocha i który was stworzył i pragnie, byście byli szczęśliwi. To tak. Dlatego my chcemy głosić Jezusa. Jezusa. A też z takiej po prostu takiej myśli, rzecz biorąc, że jeśli spotykamy naszego człowieka, który jest naszym bliźnim, tak jak mówi drugie przykazanie, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, to ja przynajmniej wiem po sobie, że jeśli spotkam taką osobę, to wiem, że chcę, by ten człowiek był w niebie. I czasami ta osoba, do której mówię, ona nawet nie rozumie, czemu ja mówię o Jezusie. I czasami po prostu żyję w jakimś ciężkim grzechu, żyję w jakichś takich złych relacjach, czymkolwiek. I ja mówię na przykład mocno tej osobie coś, to dlatego, że wiem, że chciałbym ją spotkać w niebie, że ja nie wiem, czy ja tę osobę spotkam później, kiedykolwiek w moim życiu, ale chciałbym, żeby usłyszała, że jest Jezus, że Jezus ją kocha i że na nią czeka. I to jest właśnie pierwszy powód, czyli dlaczego mamy ewangelizować, bo Jezus jest Zbawicielem i my chcemy to głosić naszym bliźnim, chcemy, żeby byli zbawieni wszyscy. A po drugie, taka jest też taka moja myśl. Widzicie moją żonę? Ja wiem, że ją kocham, więc mogę wam powiedzieć, że ją kocham. Więc jeśli kocham Jezusa, no to powiem drugiemu człowiekowi o kimś, kogo najbardziej chcę kochać, a chcę najbardziej kochać Jezusa. Tak jak to mówi te pierwsze przekazanie, nie będziesz miłował Boga cudzego przede mną, ale też będziesz miłował Pana Boga swego, tak mówi pierwsze przekazanie miłości, będziesz miłował Pana Boga swego, całej siły swojej, całej mocy swojej, no całym sobą będziesz kochać Boga, czyli będziesz kochać Jezusa. A też mi się po prostu z tym kojarzy, że jeśli Go kocham, to nie jest to, że ktoś w mojej pracy, w otoczeniu, cokolwiek, będzie mówił mnie tak i się spyta, czy ja wierzę w Niego, czy w ogóle jest, czy jest i powiem, nie wierzę, zaprę się Go. Nie, no po prostu powiem, wierzę. Mogę nie wchodzić w jakąś, nie wiem, jakąś taką dyskusję na walankę z kimś, kto mówi źle o Bogu. Będę się o Niego modlił. Dlaczego? Tego, że pierwsze, że wiem, że Jezus modli się na krzyżu za mnie. Ojcze, przebacz temu Michałowi grzesznikowi to, co on robi. I mówi, ale też mówi do tego człowieka, który bluźni temu Bogu. Ojcze, przebacz mu. Jezus oczekuje, żebyśmy się właśnie modlili za tych, którzy czynią źle. I w tym go naśladowali. Drugi powód, dlaczego powinniśmy ewangelizować.
Dlatego, że kochamy Jezusa, a Jezus kocha wszystkich ludzi i chce, żeby wszyscy byli zbawieni, więc jeśli my głosimy, jeśli my doprowadzamy ludzi do Jezusa, to sprawiamy tym wielką, wielką radość Panu Jezusowi. Słowo z Jana bardzo jedną fajną rzecz mówi. To jest z pierwszego listu świętego Jana. Pod koniec, że Tak, mężu. Kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, w tym przebywa Bóg, a On w Bogu. My to poznaliśmy i uwierzyliśmy miłości, którą Bóg ma względem nas. Bóg jest miłością i kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg przebywa w nim. jak widzicie, rzecz biorąc, to jeśli my wyznajemy Jezusa, to trwamy w Bogu. To znaczy, rzecz biorąc, że jeśli my świadomie przyznajemy, że Jezus jest naszym Panem, Bogiem i Zbawicielem, to znaczy, że mamy, że Pan Bóg jest w nas, a my jesteśmy w Bogu. I to też potem można po prostu świadczyć na temat tego, czy jaki w duch nas działa. Czy nas działa duch Jezusa, Duch Święty, czy działa nas po prostu jakiś inny duch, który z Czy my Bogiem nie ma jesteśmy nic pełni wspólnego. miłości? Czy my jesteśmy na przykład pełni rozgoryczenia, jakiegoś nieprzebaczenia? Co ogólnie też możemy też stwierdzić na temat tego, czy nas działa Pan Bóg, czy działa nas po prostu demon. A to też trzeba mieć to tak na wadze. Jeśli ja przyznaję się do Jezusa jako Pana Zbawiciela względem innych, to jestem w stanie tylko wyznać Jezusa jako Pana Zbawiciela, dlatego że działa we mnie Pan Bóg i Jego moc. Bez tego nie jesteśmy w stanie wyznać Jezusa jako Zbawiciela względem tych osób, które mogą nas prześladować. Tak, i Bóg kocha wszystkich i nikogo nie chce potępić, dlatego my jesteśmy Jego współpracownikami tu na ziemi, pomagamy Panu Bogu, jesteśmy chcemy być Jego narzędziami do zbawiania ludzi. Dlatego oddajemy Mu, proszę Panie Boże, tu są moje ręce, moje nogi, moje usta, zrób z tym co chcesz i posyłaj mnie tam, gdzie chcesz. Ja miałam taką sytuację, byłam w takim środowisku antyklerykalnym i tak rano pomodliłam się. Panie Boże, Duchu Święty, działaj przeze mnie. I byłam zadziwiona potem, jak w ciągu dnia Duch Święty korzystał z różnych sytuacji, takich, których ja bym sama nie zaplanowała, nie wymyśliła, na zasadzie takiej, że coś wychodziło niby przypadkiem w rozmowie, jakaś rzecz o Panu Bogu, czy że idę na mszę świętą, i to się stawało dla kogoś świadectwem, także w sposób taki nienachalny. Mogłam być świadkiem. To jest No, działanie Pana Boga. myślę, że tak jak Jezus mówił, jeśli was ktoś nie chce słuchać, to osiągnijcie proch i pójdźcie dalej. Czyli po prostu też w sensie tego, żeby po prostu czemuś wiary się nie narzuca, wiary się dzieli, ale też się szanuje wolność drugiego człowieka, bo Jezus też nie przychodzi i nie wiązuje tego człowieka, żeby za nim poszedł, tylko daje mu pole do wyboru bycia z nim, albo przeciwko niemu, nie? I mi mówi też Pan Jezus, że nie rzucajcie pereł przed świnie. Czyli też no, nie, to nie jest tak, że musimy każdemu o wszystkim, tak? Tylko mamy iść do tych, jesteśmy posłani też do konkretnych osób. Mamy się oddawać Duchowi Świętemu, żeby on przez nas mógł swobodnie działać. Kolejną rzeczą, w której warto mówić o Jezusie, to jest to, że jeśli my przyznajemy się do Jezusa, to On przyznaje się do nas. Prosta sprawa. I tu mamy fragment z Mateusza. Mateusza z rozdziału 10. Kto się przyzna do mnie przed ludźmi, do tego ja się przyznam przed moim Ojcem, który jest w niebie. Ale jeśli ktoś się mnie wyprze przed ludźmi, tego ja się wyprę przed moim Ojcem, który jest w niebie. Jasność jest to, rzecz biorąc, że jeśli chcemy, żeby Jezus kiedyś stanął między nami a Ojcem, to mamy Go przyjmować. Niektórzy męczennicy, kiedy kazano im się wyrzec wiary, oddawali życie za Jezusa. Po prostu obcinano im na przykład głowę, ręce. Na przykład święty Andrzej Bobola obdarto go ze skóry. No niestety chrześcijanie dalej giną na W świecie. giną, dlatego że nie wyrzekają się Jezusa. I też na przykład w Meksyku, jak byliśmy w Meksyku w Guadalupe, tam był taki chłopczyk, którego obdarto ze skóry, stopy i wpalono mu nogi, bo na początku lat XX wieku wybuchło tam prześladowanie chrześcijan, masoneria i prezydent, który był masonem, zamknął wszystkie kościoły, prześladował wierzących ludzi, a ci ludzie chłopi i ten chłopczyk
Przeciwili się mu, walczyli o to, aby była wyznawana wiara. No i złapano go i kazano mu się go wyprzeć, Jezusa. On tego nie zrobił. Obdarto go ze skóry, ze stopy, spalono go, a on tego nie zrobił. Jego ciało do tej pory się nie rozkłada. Dlaczego? Dlatego, że działa moc Pana Boga. To świadectwo spowodowało, że jego ciało przez 100 lat się nie rozłożyło. Tak jak ciało świętego Andrzeja Boboli, które się nie rozłożyło przez tyle lat i jest u jezuitów w Warszawie. Jak człowiek szuka Pana Boga, to go znajdzie. Pan Bóg pozwala się znaleźć. I powiem wam też takie świadectwo, że siedzi świętego Andrzeja Bobole, to kiedyś jak przyjechałem do Warszawy i chciałem taką terapię, pytam się Duchu Święty, gdzie mam wejść, no i wchodzę do tramwaju, nie wiem po co, no i pokazuje się, że dychałem tam do tego sanktuarium. A wcześniej ten święty Andrzej Bobola trafiła mi relikwia w kościele w Nomrowie, ja to relikwię zaniosłem z wieloma relikwiami innymi w trakcie Wigilii Wszystkich Świętych. I przychodziło mi jedno taka wtedy, przychodziło mi myśl, kto jest patronem Twojego urodzenia? I się okazało, że to Andrzej Bobola. Więc Pan Bóg daje też nam tych świadków wiary. Andrzej Bobola był wielkim świadkiem wiary i wyznawcą Jezusa. On go głosił, oddając do Niego życie. I tego sobie i Wam życzę, żebyśmy tak głosili Jezusa. Jeśli by nie trzeba, żebyśmy się Go nigdy nie zaparli. Tak, idziemy dalej. Więc, dalej. Więc wyznawanie Jezusa publicznie nam się zwyczajnie opłaca, bo Jezus przyzna się do nas przed Ojcem. To tak też, tak na marginesie. A kolejną rzeczą, dlaczego w ogóle dzielimy się wiarą, to jest to, jeśli dzielimy się wiarą Jezusa, że ta wiara w nas wzrasta. My w ogóle utrzymujemy wzrost wiary. Ja widzę po samym sobie, jak pierwszy raz dawałem świadectwo wiary takiej publicznej na jakiejś ewangelizacji, spotkałem chłopaków, to ja się bałem z nimi rozmawiać. Ja się po prostu bałem. Co ja mam mówić? Ja się tak lękałem. Mówię, nawet nie potrafiłem otworzyć za bardzo do nich ust. A teraz ja widzę na temat tego, że biorąc im więcej ewangelizuję, tym więcej jest w moim sercu wiary, tym bardziej widzę działającego Jezusa, który dokonuje cudów. Miałem taką, ostatnio taką też z takich ewangelizacji, kiedy byliśmy na tym napoteniu, dowiem się takiego chłopaka, który miał spoczynek w Duchu Świętym i którego Pan Bóg uzdrawiał i uwalniał. I on tam potem prosił mnie o modlitwę. Znaczy nie będę mówił, co on mi powiedział, ale ogólnie te rzeczy, które mi powiedział, to były bardzo mocne rzeczy. I więc wiem, że biorąc, że Pan Bóg przychodzi, uzdrawia i uwalnia, że On jest, że Jezus jest Bogiem pełnym cudów. Kolejną rzeczą to jest to, że to też nawraca moje serce. Po pierwsze to, że to nawraca serce drugiego człowieka, który przez moje usta słyszy, że to, że ja wierzę w Jezusa, ale przede wszystkim to nawraca też mnie. Dlatego, że Jezus jest moim Panem. Ja to tak odbieram. Tak, my na ewangelizacjach doświadczamy i takich cudów, przemian ludzkich serc, dotknięcia przez Pana Boga, doświadczamy tego, jak Pan Bóg mówi do danej osoby. Widzimy, że to są rzeczywiście konkretnie skierowane słowa do tej osoby, na przykład przez jakiś wylosowany fragment z Pisma Świętego. Czy też jesteśmy świadkami uzdrowień, jak kiedyś się modliłam przez telefon nawet za osoby z mojej rodziny zanurzałam ją w Przenajświętszej Krwi Pana Jezusa i tej osobie znacznie zmniejszył się ból kręgosłupa, także mogła część leków odstawić i to umocniło i moją wiarę, i jej wiarę. Więc ewangelizujmy, mówmy o Panu Jezusie, bo wtedy dajemy pole do działania Duchowi Świętemu i jesteśmy świadkami cudów. Możemy umocnić swoją własną wiarę w ten sposób. To fakt. I mam do tego taki fragment z Mateusza 5:14. Tak. Część 5 rozdziału. Wy jesteście światłem dla świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy po to, by ją schować pod garncem, lecz stawia się ją na świeczniku, żeby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak też niech świeci wasze światło dla ludzi, aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie. Jak widzicie, jeśli rzeczywiście wierzymy w Jezusa, to jak ktoś się mówi, że wiara jest czymś prywatnym. Nie! Wiara nigdy nie jest niczym prywatnym. Dlaczego? Dlatego, że mamy nakaz od Jezusa, aby iść głosić. Jesteśmy bierzmowani. Jeśli jesteśmy bierzmowani, to jesteśmy świadkami Jezusa. Wszędzie, gdzie się znajdujemy, jesteśmy katolikami, jesteśmy chrześcijanami. To nie znaczy, że biorąc, że świat nam mówi, wiara to jest wasza prywatna sprawa. Tak nie jest. Albo jestem Jezusa 100%, 100% należy do Jezusa, albo w ogóle nie należy do Jezusa.
I to jest piąty powód, dla którego powinniśmy ewangelizować, bo posyła nas sam Jezus. I w Ewangelii według świętego Marka mówi do apostołów: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, ten się potępi. Więc takie proste postrzeżenie. Jeśli jestem Jezusa, to Jezus jest cały mój. A jeśli ja idę w imię Jezusa, w autorytecie Jezusa, albo w ogóle jeśli jestem Jego uczniem, to wiem, że najpierw mam spełniać Jego nakazy, bo On mówi takie słowa, że będziecie moimi przyjaciółmi, jeśli zachowacie, co Wam powiedziałem. Jeśli On mi mówi, że mam ewangelizować, to znaczy, że mam ewangelizować. Nie mogę powiedzieć, że ma to zrobić ksiądz. Ksiądz jest do tego powołany. Wszystkim to katechizacji. A ja jestem powołany, jako to, że nie jestem teologiem, do tego, aby powiedzieć: Jezus jest moim Panem, Jezus jest moim przyjacielem, ja w Niego wierzę i wiem, że jest Bogiem żywym, że to nie jest mit, to nie jest postać historyczna, tylko postać, która jest osoba, która zmartwychwstała i która jest ze mną zawsze. I której doświadczam w swoim życiu tak czy tak, czy zdziałała w moim życiu to i to, przemieniła mnie tak i tak. Ja miałam takie doświadczenie w 2018, już prawie 3 lata temu. To był moment, kiedy właśnie zaczęłam ewangelizować. Byłam na rekolekcjach Talita Kum, Przymierza Miłosierdzia. Bardzo polecam te rekolekcje. Są w różnych miastach Polski. I tak słuchałam tych konferencji i sobie myślałam: jejku, chyba stracony czas. Po prostu wszystko już wiem. To już wiem. Już ileś tam lat po nawróceniu. I to już wiem, i tamto już przeszłam w swoim życiu, i tą prawdę wiary też już znam, i tak nagle mnie Pan Bóg oświecił. No właśnie, no to skoro już to wszystko wiesz, to przyszedł czas na ciebie, żebyś ty poszła do innych ludzi i zaczęła im o tym mówić, a nie sobie pielęgnowała swoją wiarę gdzieś tam w swoim tylko jakimś otoczeniu samej siebie, no bo wiara, z którą się nie dzielimy, ona... No, pewnie ma mniejsze szanse obumiera. Rosnąć. Wiara, którą się dzielimy, obumiera. Tak jak ze wszystkim, jeśli niczego się nie używamy, to po prostu to obumiera. Na zakończenie jeszcze jedną rzecz chcę Wam powiedzieć, że jeśli się boicie prześladowania, jakiegoś wyszydzenia, to Jezus w rozdziale 5 mówi określone słowa: co sprawia, że jesteśmy, możemy być szczęśliwi? Myślę, że mieliśmy tego żoną, tego nie poruszyć, ale stwierdziłem, że chyba chcę to jeszcze poruszyć, że jeśli ktoś z nas się śmieje w imię Jezusa, to jesteśmy błogosławieni, jesteśmy radośni. Dlaczego? Tego, że po drugiej stronie to życie się skończy. Dzisiaj, za wiele lat, ja tego nie wiem, ale wiem, że wtedy przyjmie mnie mój Bóg i wasz Bóg. Rozdział 5 Mateusza. Mężu, już tak ostatni, jest. Ostatni fragment. Tak jest, dobrze. Z Mateusza. 11-12 mi się dobrze wydaje. Rozdział 5. Rozdział 5? Tak. A myśmy już chyba wszystko przeczytali. Nie, tak, ale ten rozdział chciałem przeczytać, bo tu jest... Gdzie to jest ten rozdział 5? Jest? Tak. Jesteście szczęśliwi, gdy was znieważają, prześladują i oczerniają z mojego powodu. Cieszcie się i radujcie, bo wielka jest wasza zapłata w niebie. Tak samo przecież prześladowano proroków, którzy byli przed wami. Więc jak widzicie, dzielmy się Jezusem, będziemy szczęśliwi w niebie. Życie się skończy, a niebo na nas czeka. Zostańcie z Bogiem i z tą myślą, że Jezus ma klucze od życia i śmierci, ale też ma klucze do nieba. Więc zostańcie nie bójmy z Bogiem. Się, nawet jeśli miałby nas tutaj na ziemi jakiś ucisk zastać. Wyszydzenie, lepiej wyśmianie. Lepiej być wiernym Jezusowi. Ja się, Panie Jezu, cieszę, że mogę o Tobie tutaj dzisiaj świadczyć. Zostań z Bogiem. Mój bracie i siostro, po której w drugiej stronie to słuchasz. Trzymajcie się, pa. Hej.